Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony UD, witam was dzisiaj w takim naprawdę krótkim filmie na moim kanale, ponieważ chciałem poinformować wszystkich, już mówiłem o tym zresztą na streamach, ale teraz tak jeszcze oficjalnie, że czeka was coś naprawdę fajnego, a mowa tutaj o dosłownie wakacjach z Pokemonami. Postanowiłem, że przez całe wakacje, jako że już większość z was ma wolne, wiem, że niektórzy pracują, no ale zdecydowana większość osób pewnie ma teraz wolne, czy to studenci, czy to właśnie zwykli uczniowie, tam liceum, podstawówka, gimnazjum, cokolwiek, to macie wolne, więc chcę codziennie o godzinie 9 rano wrzucać wam materiał z Pokemonów. Dlatego już teraz zacząłem nagrywki, już teraz cały czas, bo dużo jest takich pytań, kiedy się pojawi X, a kiedy Prizm? Odpowiedź jest bardzo prosta, wrzucam tę serię naprzemiennie. Jeżeli jednego dnia są Pokemon X, to kolejnego możecie się spodziewać Pokemon Prizm, a potem znowu X, Prizmy, cały czas w ten sam sposób, do momentu, aż któraś seria się nie zakończy i zostanie zastąpiona. I tutaj też odpowiedź na wasze pytanie, ponieważ pytacie się, co będzie później. Po X-ach oczywiście będzie Alpha Sapphire lub Omega Ruby, ale przewaga jest na razie na Alpha Sapphire, więc spodziewajcie się raczej tej serii po X-ach. Natomiast po Pokémon Prizm cały czas się zastanawiam, ale myślę, że Pokémon Mega Adventure ma spore szanse, żeby pojawiło się właśnie po Prizmach, bo mnóstwo osób, większość z was po prostu mówi cały czas, zacznij tę serię, więc czemu nie, może właśnie to ona będzie, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, bo kanał może nie wrzucam dużo odcinków, ale na pewno dużo streamuję ostatnio, jeden stream dziennie minimum, czasami dwa. Dlatego na streamach dalej ciągniemy Assassina, później po dwójce chcę przejść Brotherhooda, Revelations, później kolejne, o ile będzie to wszystko sprawnie szło, streamy z Pokémonów wieczorkami, myślę, że też taki standard, który chcę dalej kontynuować. Natomiast jeżeli chodzi o inne serie, to na dniach zamierzam skończyć w końcu Call of Duty 1, a później zajmiemy się m.in. powrotem do innej serii, którą rozpocząłem kiedyś, a nie skończyłem, Warcrafta 2. A co będzie dalej, zobaczymy. Dzisiaj troszeczkę takie szybsze tempo, ponieważ zaraz zaczynam streama, dlatego trzeba się spieszyć, trzeba się zwężać w czasie, nie ma czasu. Myślę jednak, że powiedziałem wam wszystko co najważniejsze. Jeżeli te plany wam się podobają, to zostawcie, strzelcie tutaj pod tym filmem łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnych filmach i oby ten mój plan wakacyjny się spełnił, bo zrobię wszystko, żeby się to udało. Tak więc to tyle na dziś. Cześć i czołem i na razie. Hej!